ostatniego wydarzenia w świątyni, gdzie niestety poległ nasz towarzysz Kruk, minęło kilka tygodni. Miasto Rozdroża do tej pory były spokojne. Nic wyjątkowego się nie działo. No, może oprócz kilku różnych doniesień z okolic, no ale no to wiadomo, zawsze coś złego gdzieś się dzieje. Nikt na to raczej nie zwracał większej uwagi. Ta wielka zapadła dziura pośrodku miasta, gdzie kiedyś znajdowała się świątynia dzielni, dalej odstrasza wszystkich okolicznych mieszkańców. Cały czas chodzą plotki i opowieści, że jakieś zło tam się czai, a nocą wychodzą stamtąd potwory. Z drugiej strony w Sakwie, po tym jak eksplodował dosłownie dom mistrza Drina i okazało się, że w podziemiach jego znajdowała się plugawa świątynia oddająca cześć demonom. Także nie jest zbyt przyjemnie. Większość bogatych osób z Sakwy albo wyprowadza się z miasta, dosyć mocno uszczuplając środki finansowe rady, albo dosłownie bunkruje się w swoich rezydencjach, najmując wręcz prywatne armie. Robi się nieciekawie. Naszą grupę poszukiwaczy przygód zastajemy na samym czubku twierdzy Szarych Płaszczy, na pośrodku dzielnicy Monet, na najwyższej wieży. Całe miasto od kilku dni zalane jest mgłą. Mgłą, która sięga ponad szczyty domów. Na początku ludzie byli zdziwieni, część na pewno przerażona. Nie wiadomo było, o co chodzi, ale interes musi się kręcić. Praca dalej musi się wykonywać, ludzie dalej muszą za coś żyć. Na początku nie był to jakiś problem, nic się nie działo, oprócz tego, że no, statki miały problem z wypływaniem z portu. Ludzie od czasu do czasu się gubili, mylili drogi. Ale ostatnimi czasy we mgle słychać głosy, słychać wrzaski. Ludzie znikają. Znajdowane są zmaltretowane zwłoki. Już wszyscy boją się wychodzić z własnych domów, czy to za dnia, czy w nocy. A wy, stojąc na czubku wieży, obok głównej dowódczyni głównej dowódczyni krzyżowców, widzicie, że mgła, która okala Rozdroża, kończy się dosłownie kilkanaście metrów za murami miasta, a głębokimi, gęstymi kłębami wydobywa się z jednego z jezior, z jednego z wysp, z jednej z wysp znajdującej się na jeziorze, na Mrocznych Wodach. Dowódczyni krzyżowców, wskazując palcem w tamtą stronę, mówi, że rybacy jakiś czas temu mówili, że pojawiła się rzeczywiście nowa wyspa na Mrocznych Wodach, ale no, nikt nie zwrócił na to za dużo uwagi. Mroczne Wody są usiane setką małych wysp. Ktoś mógł po prostu nie zauważyć kolejnej niewielkiej wysepki, albo któryś z rybaków szukał jakiegoś pogłosu. No, ale teraz, kiedy widać dosłownie, kiedy ta mgła, zaprzeczając wręcz wiatrom, unosi się z tej wyspy i okala miasto,
jest dosyć jasne, że to chyba jest źródło tego, co się tutaj dzieje. Obok rannego ptaszka i zgniłka stoi jeszcze jedna postać. Ta osoba została dołączona do was po nieodżałowanej śmierci Kruka przez samą dowódczynię Renę. Mówi, że jest z polecenia kogoś innego. Wcześniej on był konstablem i wydaje się być człowiekiem zaufanym. Chociaż wy, spoglądając na niego, macie może pewne obiekcje, szczególnie po jakości jego ubrania. Opisz się. Nie jest tak źle. Może na pierwsze spotkanie faktycznie nie zaprezentowałem się najlepiej, ale teraz po kilku dniach wyszarpaniu tego, co się jeszcze dało wyszarpać z zatopionego we mgle i w panice Emporium, widzicie mężczyznę na oko 30 lat, człowiek. Ma na sobie całkiem zwyczajne spodnie, wysokie skórzane buty i białą koszulę. Na to narzuconą zbroję lekką z utwardzanej skóry. Przykryty jest długą, ciemną peleryną z kapturem, która jednak wygląda jak uszyta z tego, co było pod ręką, więc ten materiał prawdopodobnie został jakoś, jego kolor został jakoś unormalizowany, natomiast widać, że no była to raczej domowa robota. Ma szeroki pas z dużą klamrą, przy której włożony jest, do której przymocowana jest mała kabura z pistoletem i kilka sztyletów. Z dość głęboko naciągniętego na głowę kaptura spogląda na was z jednej strony niezaprzeczalnie atrakcyjna twarz, taka bardzo przyciągająca uwagę, natomiast z drugiej jest niezdrowo blady. Więc no ewidentnie ciężko nie spojrzeć, kiedy przechodzi obok. Stoi wyprostowany, dość dumnie, z bardzo dużym spokojem. Wysławia się w bardzo spokojny, powolny, taki elegancki, niemalże szlachecki sposób. Natomiast nie spina wam się to totalnie z tym, co widzicie. Myśmy mieli już okazję iść razem na jakąś akcję. Myślę, że nie. Myślę, że to jest pierwsze takie spotkanie. Więc macie spore wątpliwości co do przydatności owego jegomościa, bo wydaje się wam trochę ekscentryczny, w porównaniu do Kruka bardzo opanowany, bardzo spokojny, trochę artystyczny. Przedstawił się wam jako Syriusz. Zarówno dowódczyni Rena Krzyżowców, która znajduje się tutaj na szczycie tej wieży z wami, jak i John Crowley, dowódca brązowych płaszczy, zdają się ignorować tą chwilę zakłopotania, która zapadła, kiedy ona powiedziała, że macie współpracować razem i nic więcej. Ale John Crowley przerywa milczenie, mówiąc, że
na razie nie wiemy, co czai się w tej mgle i niestety nie jesteśmy w stanie dać wam żadnego wsparcia brązowych płaszczy, bo próbujemy w jakikolwiek sposób utrzymać porządek w mieście. I z tego, co udało nam się dowiedzieć, to, co zabija, nie wdziera się do żadnych domostw. Mieliśmy co prawda kilka doniesień, ale to sprzed tygodnia mniej więcej, o porwaniach dzieci, ale one były z farm spoza miasta. Myśleliśmy, że to jest w żaden sposób niepowiązane, ale teraz to już nie mam pojęcia. Rena, wskazując na tą wyspę, mówi: macie wszelkie uprawnienia w tym mieście, jakie tylko potrzebujecie. Najlepiej by było, jakbyście się po prostu udali do kufli, zarekwirowali jakąkolwiek łódź i dotarli na tą wyspę. Ona ewidentnie jest źródłem tej mgły i sami to widzicie. Zgniłku, rzuć mi na percepcję. O nie. Ta mgła niesie ze sobą zapach. Zapach kwiatów, takich dosyć charakterystycznych kwiatów, które z czymś ci się kojarzą. Ale nie jesteś do końca pewien z czym. I masz nieodparte wrażenie, że to nie jest coś przyjemnego. Okej. Okay. Mogę sobie rzucić na przykład na intelekt, żeby spróbować jakby przypomnieć sobie, gdzie czułem ostatnio ten zapach? Wiesz co? Możesz, ale to będzie 3 utrudnieniami. Wysoko mierzysz. Dobra. Czułeś go dawno temu. Naprawdę, kilka lat zanim w ogóle dotarłeś, czy to do rozdroży, czy do ostatniej nadziei, bo dużo wcześniej. To było w krainie Fej, gdzie jednym z zaklętych, ukrytych królestw, gdzie byłeś przetrzymywany. Okej. Okay. Dobrze, co robicie? Powiedz mi jeszcze, czy ta mgła, ona jest na tyle gęsta, że w mieście jest ciemno? Czy jest wręcz biało, mlecznie od tej mgły. Tutaj, kiedy jesteście na wieży, czujecie na sobie delikatne zimowe słońce, ale na dole nawet trudno się zorientować, w którym kierunku się idzie. Tylko kilka metrów do przodu widać. Czy jakieś talenty, tak jak nie wiem, widzenie w cieniu, w ciemności i tak dalej, to coś daje, czy... Troszkę dalej widać, ale no to ona jest na tyle gęsta, że po prostu fizycznie jest blokuje wzrok. Przesłonięcie, a nie zaciemnienie. Tak. Okay. Cóż, wydaje mi się, że skoro przyszło nam współpracować, wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie wyruszyć od razu, bo też na co czekać? Mgła raczej szybko sama nie przejdzie. Rena tu dalej jest, tak? Tak. Rena i John Crowley dalej stoją tutaj. A zgniłe... Po zgniłku nic tam nie widać, żeby jakoś się inaczej zachowywał czy coś. Jest nie wiem. Zgniłek jak jest sobą, jak zwykle. Ale Zgniłek mówi tylko, że musimy uważać, bo ta mgła ma dziwny zapach taki. Mnie to przypomina takie kwiaty, które czułem jeszcze jak byłem w krainie Fej, więc na pewno ta mgła nie ma naturalnego pochodzenia, co zresztą widać, więc musimy bardzo uważać. A właściwie to ty nam chyba nigdy nie opowiadałeś o tym.
Albo i co opowiadać. No właśnie, chyba to jest dobry moment. I tak odsuwam się trochę od reszty. To jest chyba dobry moment, żebyś, wiesz, przed tym, jak się wpakujemy znowu w jakieś niebezpieczne coś, co może nas zabić, tu podkreślę, ranny ptaszek, zabić, może wypadałoby jednak się przygotować. Ranny ptaszku, ale niestety niewiele pamiętam, ale ten zapach mi się po prostu przypomniał. Niby słodki, a taki trochę nie do końca. Jak bardzo niebezpieczne to są stworzenia. A, to musimy sprawdzić, prawda? Także nie ma co mi trężyć. Ruszajmy do kufli, weźmy łódź i zobaczymy, co dalej. A, czyli tak po prostu idziemy, zbieramy się i będziemy się martwić na miejscu? O, tu przy okazji to możemy jeszcze tylko zapasy uzupełnić, oczywiście. Nie wiadomo, co nas tam czeka. Wiecie co, ja mam dość takiej taktyki, naprawdę. To nie sprowadzi niczego dobrego na nas znowu. Rozumiem, że wasze ostatnie doświadczenia z wyjściem bez przygotowania nie skończyły się zbyt dobrze. A po co ustalać plany, jak i tak się psują? Lepiej płynąć jak woda, jak to mistrz Mignat mówił. Chcesz, to cię mogę wrzucić do tej wody, to popłyniesz. Jest w tym jakaś rzekająca prostota. Jeżeli o mnie chodzi, ja niestety niespecjalnie mam fundusze na uzupełnianie zapasów, także jeżeli chcecie, jak najbardziej mogę towarzyszyć. A w ogóle kim jesteś? Bo pierwszy raz cię tu widzę. No, tak jak wspominała już tutaj mistrzyni Rena, zostałem poproszony, aby pomóc wam w czymkolwiek będziecie potrzebować pomocy. Ale co dokładnie robisz tutaj, na rozdrożach? Skąd się tu wziąłeś w ogóle? Od jakiegoś czasu mieszkam. To w sumie jakoś, myślę, będzie z miesiąc. Przybyłem tu, możemy to tak określić, szukając nowego startu. A masz jakieś doświadczenie w walce? Muszę wiedzieć, czego mam się spodziewać i jak bardzo mogę na ciebie liczyć? Jako że nasze rozkazy wydają się być dość oczywiste, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wesprzeć twoje metalowe ramiona w walce. Ja się nie przejmuję, tak, możesz do mnie mówić normalnie, naprawdę. Możesz się po mnie spodziewać pomocy. Aha, dobra, jest... pogadamy w drodze, bo kończy mi się cierpliwość, naprawdę. Chodźmy. Gdzie się udajecie? No to jak jesteśmy tutaj w tym Emporium, tak? Dobrze zrozumiałem? Jesteście na szczycie kwatery szarych, brązowych płaszczy. Emporium jest obok. Zasadniczo, no jesteście w tej samej dzielnicy, co nie? Jakby przejść po drodze do Emporium, uzupełnić zapasy typu mikstury leczenia i potem idziemy do kufli. Ja się tylko dopytam, ile dostaliśmy kasy, bo ja nic sobie nie zapisałam. To się nie wiem, ile mam do dyspozycji w tym momencie. A środków, bo ja nie mam żadnych środków. Na ile tam było ugadywane? Grupowe. Korzystając ze wspomnień Kruka, wydaje mi się, że nie rozmawialiśmy o pieniądzach. Podejmując się szturmu na... Dobra, czyli nie mam pieniędzy, kupcie mi rzeczy. Nie. Nie wiem, czy nas ich mistrz Drin jakoś wynagrodził za uratowanie mu życia, natomiast patrząc na jego majętność...
Mizdrin na pewno was wynagrodził i myślę, że spokojnie przeznaczył po 5 koron na głowę. Czyli na waszą dwójkę. 5 koron dla Zgniłka, 5 koron dla rannego ptaszka i 5 koron na fundusz dla... Cóż, na pochówek i modlitwy za duszę kruka. Duszę, której biedny nigdy nie zaznał. To jest inna sprawa. Ranny ptaszek tam wierzy, że jego duszę jeszcze da się odzyskać. Natomiast nie wiem, czy było tam co chować po tym, jak został kruk rozszarpany przez te pajęcze demony. Właściwie to jak można odzyskać duszę ze światów? Bo na pewno jest na to jakiś ale sposób. Problem jest taki, że kruk był odmieńcem. Właśnie. Więc nie posiada duszy. To co go przyzwało na ten świat? Kruk jest został... jakby konstruktem, on został stworzony. A, on został stworzony. Tak jak, tak, przez Fairy zasadniczo. To jest odmieńcy to generalnie zaanimowane błoto i patyki. Tak. Czyli nie ma jak go nie ma co wskrzesić, to jest problem. No, kruk is no more po prostu. Chodziły jakieś plotki, że ktoś miał jakiś pomysł, żeby jakiś pomnik gdzieś mu postawić. Ale to na razie... Błoto i patyków? Nie no, w jego formie, którą najczęściej przybierał, tak? Albo w której zginął. Tak mało o nim wiedzieliśmy! Ale ten jeszcze nie przecierpi. Dobrze, to macie po 5 koron. W sensie tutaj... Przepraszam, jak się twoja postać nazywa? Syriusz. Okej. Okay. Macie po 5 koron oprócz Syriusza. I poprosiłbym jedną osobę o rzut K20. Gdyż przemierzacie mgłę w rozdrożach. Aha, osoby encounter. Oj. 4! Dobrze, poproszę K3 plus 1. Rzucaj teraz ty, Adamie, bo ja się poddaję. Oj. Widzę mapę. Czy mogę prosić o to, żeby nic nas nie jadło na w drodze do sklepu? Dwa, dobrze. Co prawda do Emporium jest blisko, ale dosłownie nic nie widzicie. Jest przeraźliwie gęsta mgła, która blokuje całkowicie wzrok. Te 30-40 metrów ciągnie się, wydaje wam się, przez nieskończoność. Nie widzicie słońca nad sobą. Budynki w waszej lewej i prawej stronie znikają gdzieś we mgle w górze. Wydają się ciągnąć aż do nieba. I z mgły przed wami wyłaniają się trzy zaskakująco ciche, ale duże stworzenia. Są przygarbione, dwa razy większe od człowieka. Każda ich kończyna wygląda jakby nie pasowała do siebie. Jakby była od jakiegoś innej wielkości, inaczej owłosiona. Niektóre mają łuski, z niektórych wystają jakieś błony, niektóre ociekają śluzem. I przechodzimy do walki. Chciałbym się Jedno z tych stworzeń widzicie, że trzyma w podniesionej łapie nad swoją głową ogołocone z ubrań ciało zmasakrowanej, pobitej kobiety, które ocieka jakimś dziwnym, białym, gęstym płynem. Widząc was, odrzuca je na bok i rechocze. Czy nas widzą? Tak. Przechodzimy do walki. Prosiłbym was o deklaracje. Szybkie czy wolne tury? Czy my widzimy, że Syriusz się zaczyna ukrywać i wycofywać? Nie. Jeżeli zauważyłem, że nas widzą, to nie. To po prostu stoi obok was normalnie. Natomiast ja chyba długą.
No one robią powolną, bo będą chciały do was dobiec, co nie? Mhm. Czasem żałuję, że sobie nie wzięłam tej ściany. Mogłyby być pomocne. Mają rozmiar 2, jak coś. Mhm. No to szybkie tury. I pytam was, co robicie? Tutaj zgniły ekranny ptaszek. Zgniłku, strzelasz do nich? Tak, Zniłek wyciąga łuk, naciąga cięciwe i będzie strzelał do tego po lewej stronie. Dobra. Nice. No, na pewno trafiasz. Odstępny strzał nieczystym grotem. Dobrze. Przebiło to obronę o 5? Tak. No to jeszcze drugi strzał. A jakby ktoś chciał modlitwę, to wiecie. Teraz moja modlitwa w atakach daje też plusy, więc korzystajcie. Nice. 12 też trafia. 20. Nie, 20, przepraszam. 20 też trafia. Czy coś jeszcze? Nie, no styknie. Mhm. Dwie strzały uderzyły w tego stwora, zabulgotał, widzisz, zaniósł się śmiechem. I ranny ptaszku? Przepraszam, ile mu zadałeś? 22? Ile on tam ma? 50? Mhm. Kurde. Bo nie wiem, jaki kaliber zastosować. Gruby. Myślę, że eliminowanie chociaż jednego już da nam przewagę. Dobra, to jest 1K6 obrażeń. Niewiele mu zadam. 4K6 najwięcej. A jaki... Nie, to one mają za krótki zasięg, bo pomyślałem o tym twoim rozbłysku. Natomiast oni są za daleko. A ile jest metrów? On tam miał chyba 1 metr w obrębie. Eksplozja jest na... Tak, ale mam jeszcze błysk, a to też jest bliski zasięg. No to myślę, że w następnej rundzie. Mam średni i bliski, jeśli chodzi o takie... No to w średnim ich są, oni są, bo rozumiem, że tutaj odległość jest zachowana. Tak. No to oni są w... Ten jest nawet w bliskim. Ten jest w średnim i ten jest w średnim od okay. ciebie. Więc tego mam blisko. Ona ma, oni mają zmysł wzroku, bo wiesz. Mają oczy. Mają. Okay. Oczy it's mają, something. Jak coś. It's something, ale chyba kalkuluję, że bezpieczniej będzie się pozbyć jednego chociaż. Też tak myślę. I to już, ja już będę bardziej przewidywalna. Będę planować rzeczy. Dobra, w ten sposób bardziej, tak? Atakuję tego, licząc, że go dobiję. Tryptaktician? Tryptaktician. Nice. Trzyma 14 siły. Nauczyłam się czegoś od kruka. Jednej tak. rzeczy. Nie zdało się. Nie! Ma więcej siły niż 14, niestety. A czy ona może użyć własnej modlitwy do pomocy? Sobie? A pięknie, jak wygląda opis modlitwy. Bo może to by nam rozwiązało problem, bo tam wtedy wchodzi ułatwienie. To nie, to tu. Używasz modlitwy, by zapewnić... Tak, ty jesteś stworzeniem. Tak, więc możesz sobie sama użyć ułatwienia dla siebie. No, więc tam możesz dorzucić jeszcze K6. Po prostu z palca, co nie? A 14 to jest całkiem dobry rzut. No, 1D6, będzie... przepraszam, nie K6, D6, bo tutaj wiadomo ten... No, tak. I tam jest jeszcze 1D6 obrażeń więcej. 2. Udaje się. Mamy to, ranny ptaszku. A nigdy nie używałam tego na siebie, po prostu. I jeszcze 1D6 obrażeń dorzuć. A nie, ja tak nie. Nie. Dobra? Nie, tak, możesz. Bronią. A nie, bronią, to tak. No to dlatego nie. Mówiłam, że jak ktoś go będzie atakował.
Tak. W następnej wiecie, rundzie. Nie zakręcę. Wrzasnęło z bólu, kiedy zaczęłaś go ściskać, to stworzenie. Te ręce, nogi, te kończyny powykrzywiały się w dziwnych... W taki jakby próbować go złożyć w pudełko, co nie? Ale podskakuje na jednej nodze i dalej wrzeszczy i bulgocze dosłownie. Syriuszu? Dobrze. No więc, ja będę chciał... podbiec do niego, zaatakować i się wycofać, licząc na to, że on tego ataku nie przeżyje. Znaczy, nie musisz deklarować od razu, co robisz, co nie? Ale to... Ja podbiegam tu i zaczniemy sobie, są za daleko od siebie, więc to będzie... I tak, i zrobimy to, a potem się to opisze. Trzymamy kciuki. Żadnych utrudnień tutaj nie mam z tego tytułu. Nie ma żadnych. No to chlas. Kurwa mać, 6. No nie, to jest pudło. Wyrzuciłem jedynkę. Świecie. Witaj w moim świecie. No dobrze. Nie możesz się wycofać. No to skoro nie trafiłem, to nie trafiłem. Coś robisz jeszcze? On będzie miał darmowy atak na mnie. Tak, jako reakcję, jeśli nie będzie. Więc chyba nie będę, bo trochę ryzykownie. Chociaż można sprawdzić, ile oni biją. Też sprawdzić na sobie? Dobra, nie. To nie trafiłem, trudno. I zostajesz, tak? No. Dobrze, tak. To długa tura, teraz przeciwnicy. Ten znajduje się przy tobie. Atakuje cię pięścią, po prostu. Mm-hmm. Ty masz 16 obrony, dobra. Niestety tylko. Niestety trafia. 13 obrażeń, kiedy bierze zamach pięścią i zdziela cię po prostu po ramieniu. Zabolało. Mocno. Mm-hmm. No, trochę. No nie, mocno. On podchodzi tutaj i wykonuje wściekłą młódzkę, czyli atakuje pięścią wszystkie cele w swoim bezpośrednim zasięgu. Czyli oboje dostajecie po jednym ataku z Zgniłku i ranny ptaszku. Najpierw na Zgniłka. To jest chyba pudło. Pudło. I na rannego ptaszka. No to już jest trafienie, 12 obrażeń. Jesteś wyciszona. A ja użyłam zaklęcia. Mhm. Więc aktywuje mi się pancerz. O! Pingnij ten talent. Czyli premia do obrony, dokładnie. Z którego kręgu to było? Czwartego, piątego, czekaj. Zmiażdżenie? Nie no, z pierwszego to jest. Przepraszam, pierwszego. Z pierwszy, więc masz plus 2 do pancerza, więc to jest 17, to chyba i tak jest za mało niż 23. No tak. Ale masz ciągle ten pancerz, co nie? Drugi podchodzi i robi dosłownie to samo. Czyli wściekłą muckę. Na Zgniłka. 31. O, wow! To już raczej trafia. Więc 11 obrażeń. I na rannego ptaszka. To też trafia. 18 obrażeń. To też mi się aktywuje. To za pierwszym razem, tak? Tak, muszę się nauczyć moich nowych zdolności. To spokojnie, dobrze, dobrze. Okej, okay, dobra. Czyli to się dzieje w tym momencie, kiedy pierwszy cię zaatakował. Tak. Mhm. Ale to wpływa też na Zgniłka. Bardzo mi przykro. Ale tak czy siak, dostajesz te pierwsze obrażenia, które tak, tam były, czyli 12. Mhm. Tak, i on musi wykonać test na wolę. Udało mu się. Więc nie dostaje obrażeń, nie zostaje ten zamroczony. Kiedy drugi cię uderza. Dzieje się to samo? Bo to jest pasywnie? Tak.
Ja pierniczę, ale... Znaczy nie, to wykorzystujesz reakcję, więc już nie możesz drugi raz z tego, co widzę. Masz jedną reakcję na rundę, tak. Co nie? A cały czas jest moja runda, więc... No nie, 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 w sensie nie było nowej, co nie? Nie było nowej, a to się chyba dzieje jednocześnie? Nie wiem, jak to właśnie... W sensie on cię uderza i ty możesz reakcję na mentalny wrzask, co nie? No. Wykorzystałeś to, jak pierwszy cię uderzył? No. Co nie? No i już nie masz reakcji, bo masz jedną reakcję na rundę. No to... To w takim razie w ogóle nie powinnam to wejść, bo moja modlitwa też mi zużywa reakcję. A, w sensie, no, jemu tak czy siak się udał rzut obronny. Wiem, ale to w takim razie tak to musi działać. Jak wykorzystam modlitwę, tak. To nie mogę wykorzystać... W tej samej rundzie. W tej samej rundzie. Bo tak. Runda się skończy dopiero, jak oni... Jak wykonają... oni skończą wszystkie i powiem, że jest nowa runda, co nie? Okej, okay, dobra. Dobra. No ale drugi cię też trafia i tam jest 18 obrażeń, niestety. To jest ranny ptaszek na zero? Nie wiem. Może. Jesteś wyciszona. Tak. Au. Czyli ranny ptaszek zmienia się w przedmiot. Jestem niczem. Dobrze. To gdzieś... Czemu zasady umierania są tak daleko? Czemu? Ona po prostu staje się przedmiotem. Czemu tak. Ja znowu znaczy, muszę walczyć ze śmiercią? To jest straszne. No dobrze. Niech będzie. Dobre otwarcie. No właśnie tak. Tak zostajesz obezwładniony, klucz przestaje się obracać, zatrzymuje się na koniec każdej rundy, w której zyskałeś wynik 0. Tylko problem jest taki, jeśli otrzymam obrażenie równe wartości mojego zdrowia jako obiekt, to zostaje zniszczony, więc mam 24 jeszcze życia. Do mojego twój obiekt ma 24, tak? Bo tam jest rozpisane gdzieś w tym pochodzeniu, jeśli dobrze pamiętam. Aha, okej, okay, czyli nie to moje aktualne życie? Nie, tam forma obiektu ma 15 życia i 5 obrony. To jest na stronie 13 w podręczniku głównym. I tam też jest to, co się dzieje, jak staniesz się właśnie obiektem, no co się rzuca i tak dalej. Ale dobrze. To była pierwsza runda. Zaczynamy drugą rundę. Okej, nie ma efektu tutaj... końca rundy, to dobrze. Nie, nie mają efektu końca rundy. I widzieliście, jak te dwa dziwaczne stwory podeszły, złoiły. Jeden złoił dosyć mocno samego Zgniłka, za to oba potężne ciosy łapami wylądowały na rannym ptaszku, który... W sumie opisz mi, jak wygląda twoja forma obiektu. A wiesz, jak wygląda wyłączona, nakręcona zabawka, które się kończą... kończą baterie? Dokładnie. I taki okay. Klucz z tyłu jest, nie, który trzeba nakręcić. Dobrze. Zamarłą. Dobrze, że nie zmarłą. O nie. No dobrze, czyli Zgniłek nakręca rannego ptaszka, palimy wszystkie leczenia w niego i bijemy się dalej. Nowa runda jak coś, więc deklaracje szybkie, długie. Szybkie. Oni oczywiście szybkie, bo są już przy was. No to słucham was, bo zaczynacie. Zgniłku zaczynasz? To wykorzystuję... Będziemy mieli jeszcze rundę rannego ptaszka normalnie. Akcję i nakręcam rannego ptaszka. Jesteś... Tak, okej. Okay. Ale jesteś obezwładniony, ranny ptaszku. Więc potrzebny jest rzut K6. Na wyniku 3 lub niższym zostajesz pod wpływem tego stanu. Czyli zostajesz po prostu obezwładniony, ale już nie jesteś obiektem. Nie jest. Więcej. 4 lub więcej, leczysz od razu jeden punkt obrażeń i na koniec rundy stajesz się ponownie stworzeniem. O, jak miło. No dobrze, nie jest już obiektem ekstra. Na końcu rundy dopiero. Okej. Okay. No to był Zgniłku, coś jeszcze robisz? Czekaj, już tylko zobaczę, czy mam jeszcze jakiś eliksir leczenia. Mhm, albo jakieś inne. No bo wystarczy, że dostanę obrażenia i znowu... Znaczy, ty jeszcze jesteś obiektem, co nie? No. Więc zacznie się nowa runda, będziesz już stworzeniem. No, ale pod koniec tej rundy są ich ataki, więc...
Tak, tylko oni mają... No tak, no ale oni raczej nie atakują osób, które się nie ruszają. Aha. Nie. Przedmiotu raczej nie będzie bił, bo po co? Nie doceniają. Dobra, użyję po prostu eliksiru leczenia, mam jeden. Jasne. Powiem tak, inteligencja z ich pysków nie wygląda za bardzo. No tak, też coś czułem właśnie. Okej, okay, i tyle, tak? Tak, tak, tyle. Dobra, no to kruk. Boże, Sirius. Muszę się przyzwyczaić. Spróbujemy zrobić coś takiego. Ile on ma HP-ków? Tyle. No dobra. Muszę zobaczyć tylko, czy ten talent działa tak, jak myślę. Moment, to jest tutaj. Moment. To jest to doświadczenie bojowe i tak dalej, nie? Tak, tak, w sensie spokojnie, nowa postać, ja wiem, że masz dużo talentów i innych rzeczy, więc... Okej, okay, dobra. Czyli potrzebujemy ten rzut. Czyli walić po prostu na pełnej w tego jednego? Czy... Dobra, spróbujmy najpierw się pozbyć tego jednego, bo z trzema sobie nie poradzimy. Więc to będzie to. Klas. Jakie żałośnie niskie rzuty. Dwie jedynki i dwójka na obrażenia. 15 wchodzi? Tak, trafia. No to jest 8 obrażeń w niego. Krwawi mocno, ale jeszcze trzyma się na nogach. Mhm. Coś jeszcze? No w turze krótkiej niewiele więcej mogę zrobić. Dobrze. To tyle z tyłu, z tur krótkich. W sensie z waszej strony, tak? No na to wygląda. Dobrze, to ten przed tobą atakuje cię. Pięściami w Syriuszu. A może jednak trafi. Jednak trafia. I ta dwójka atakuje Zgniłka. Kogoś by innego. No dokładnie. Więcej za bardzo wyboru nie ma. Nie trafia. To jest pudło. I to już jest trafienie. 10 obrażeń. Nowa runda. Ranny ptaszek już zostaje stworzeniem. I słucham państwa. Krótkie, długie. Krótko. Radny ptaszek? Ale krótkie, bez zmian. Dobrze, no to gracze, wasze krótkie. W dowolnej kolejności. No to trzymając się już tego, jak to idzie, to ja po prostu atakuję tego typa, który jest tutaj, natomiast z opcją na drugi atak. Okej, okay. Na dwa cele, tak? Tak. Czy nie, w jeden cel, ale dwa ataki. A, okej, okay, dobra. No 11 to jest pudło. To jest pudło, dobrze. No więc teraz tak, to, ale dorzucimy do tego jeszcze to. Kurwa, 10 z dwoma ułatwieniami? Wszystko jak krew w piach. No jak krew w piach, oba i cios sztyletem i wypał z pistoletu i wszystko w poleciały powietrze. We mgłę. Mgła jest okropnie przeszkadzającym czynnikiem w tej chwili. Szczególnie, że nie utrudnia w żaden sposób. Ja w takim razie zużyję sobie jeszcze reakcję. Mhm. Na chwilę wytchnienia. Dobrze. Leczę sobie prędkość zdrowienia swoją. Dobra. Zgniłku, ranny ptaszku? Zgniłek, używaj modlitwy i atakuj. Okej.
No to co, atakuje, ale to już nie łukiem. Mhm. Nawet lepiej. Nawet lepiej, faktycznie. Zobaczymy. Wiem, zaraz mu odwinie pięścią, przebije go na wylot. W którego? Tak, żebyśmy mieli po prostu. Tego lewego, czy tego po prawej? Tego po lewej stronie. Dobrze. Mhm. Ależ niskie rzuty dzisiaj, nie? Wyjątkowo. Naprawdę. No 26 trafia. No i... I tak przebija tą obronę o 5 jak coś. No to jeszcze jeden atak w takim razie. Tak samo, tak? Tak, tak, też w niego oczywiście. Mhm, jasne. No też trafia. Jak rozumiem, więcej już nie możesz tych dodatkowych ataków. No ostatnio to rozważaliśmy, niestety tylko raz. Okej, jest ciężko ranny. Jest skrwawiony, co nie? Na pewno, więc... Pytanie, robisz coś jeszcze? Nie wiem, czy masz jakąś reakcję albo coś innego? Już sprawdzam, ale chyba nie mam takiego nic jeszcze. A doliczyłeś sobie obrażenia dodatkowe, które mu zadałeś? A jeszcze K6 masz. A, bo jeśli używasz modlitwy, to tak, dodatkowe K6 jest. Chyba, że on nie użył, bo w sumie rzucił... No, mówiłam, żeby użył, więc... Rzucił z podstępem bez twojej modlitwy. No, ale... Uznajmy, że użył modlitwę, co nie, więc jest zużyta, co nie, i dostał dodatkowe ten, bo tak tak się jakby to trafiło, co nie? Mhm. Coś jeszcze? Czekaj, już sekundę, sprawdzę tylko, ale chyba już nic takiego nie mam. Dobra. No to, ranny ptaszku. Oślepiaj. Tak, a potem jak mi się nie uda, to sobie to się znowu wyłączę. O, możesz się też leczyć. To coś za coś, albo się będę leczyć, albo będę ich atakować, nie? Nie no, miksturę możesz chyba strzelić taką. Ale idziemy do sklepu. Ja idziemy wiem. Do sklepu. Nie mam nic w ekwipunku leczącego. Nie doszliśmy do sklepu, bo zostaliśmy zaatakowani. No jaka jaki stąd morał? Morał z tego taki, że napierdalaj. Ewentualnie masz czary leczące, ale nie wiem, czy przeżyjesz tak czy tak te ataki. No bo one są kosmiczne. Pytanie, czy wy przeżyjecie te ataki? O mnie się nie martw. Możesz zawsze się wycofać, tak? Czy coś takiego, ze zwarcia. Wtedy nie prowokujesz ataków i ruszasz się chyba o połowę szybkości. Żeby po prostu się odsunąć od nich, nie? Dobra, użyjemy tego. Zobaczymy, jak to działa. Trzeba przetestować. No, aż się boję. Na tym, który ma full życia. Kurwa, 23. Udało ci się, od razu mówię 23 spokojnie. Na tym, tak? Tak. Aha. Widzicie, jak pojawia... On zaczyna się udosić w powietrzu i tak nóżkami przebiera... I nie może złapać w ogóle kontaktu z ziemią. I widzicie, jak wymachuje... ręką, żeby dosięgnąć rannego ptaszka, obija się to o coś w powietrzu. Jakby blokując mu ruch kompletnie. Ekstra. Tylko nie mam jak się uleczyć, więc to jest... Ale on już jest wyłączony. Wiem, a jest jeszcze drugi. Ale on jest przy zgniłku bardziej, więc... Liczę, żeby nie za... Zobaczmy, że taki symbol będzie miał, jak jest w tej bańce, żeby cokolwiek było. Dobra. No. Okej, coś jeszcze? No nie mam czegoś. Albo reakcję zużyłoś już na tak. Ten, na modlitwę, dobra. No to stwory, ten atakuje Syriusza. Bije. Kurwa, trafia. No. Na 10 to... Ten atakuje zgniłka. Może klepać. Uj. Chyba, kurde, trafia. O, klepnął mocno, widzę. Posypała, tam polała się krew. O, wow. Zaraz będę musiała wam wszystkich leczyć jeszcze.
Na tym się skończy. Dam radę. No i ten nic nie może robić, bo jest zamknięty w bańce mocy i tłucze się o nią, no. Idealne to jest to zaklęcie, nie? No, szkoda tylko, że raz mogę go tylko użyć. Dobra, odpoczniemy w Emporium, nie? Nowa runda. No, oni szybkie. Ja długą. Ja krótką. A szybko. Dobrze, no to szybko, krótkie najpierw. Zgniłe, granny ptaszek. No to ja zacznę. Co by nie. Wezmę go z kopa, to się zawinie. Być może się okaże, że będę potrzebował tylko krótkiej. To może jednak krótką. 14 to jest pudło. Kurwa. To niedobrze, bo by się zawinął. No pewnie tak. Coś jeszcze? Modlitwa. Nie, zostawiam ją. Jakbym zostało obrażenie. Zostawiam ją w tym momencie. Ale on pudłuje. Teraz zgnił, jak spudłował. Aha, spudłował. Dobra, no dobra, spróbuj. Okej, okay, niech będzie. To dorzuć do 6. To mi tam brakuje jednego. Trafiasz. Oh no, my god. Tak czułem. Właśnie wiem, że tam jeden brakuje, tak kurwa. I ten pada. Rozpękł się, wylały się płyny ustrojowe z niego, zwalił się na ziemię, jego odnóża zaczęły się wykrzywiać spazmatycznie i z takim bulgotem gardłowym zdech. No to mogę ja. W sensie, nie wiem, czy masz jeszcze kolejne... Nie, bo nie przekroczyłeś plus 5, dobra. No to tak. W sensie, albo ranny ptaszek, albo... Pytanie moje. Czy ten gościu, który jest zamknięty w tej bańce, czy jego można bić? Nie. Jest odporny na wszelkie fizyczne obrażenia. Fizyczne. Okay. Ale tutaj mam takie techniczne pytanie względem tego czaru. Bo tam pisze, że kiedy wykorzystujesz akcję, by skoncentrować się na efekcie czaru, można poruszyć sferę i wszystko, co zawiera, do 5 metrów tak, w dowolnym pająku. Tak, można w górę i można... Właśnie, można w górę, nie? Tak jest, i można reakcją ten rozproszyć zaklęcie i on dupnie nie, na dół. Nie, po prostu wyżej niż te 5 metrów do góry i samo się... samo zaklęcie... Nie, to ma daleki zasięg. No to jeszcze wyżej. Daleki to jest bardzo daleko. W sensie tak, daleki to jest do 100 metrów. A ja mogę nim poruszyć ile? 5 metrów naturę. Siu, do góry, co nie, i tam ją spada. No to teraz szukaj obrażeń od upadku. K6 za każdy metr chyba. Powyżej rozmiaru. W sensie ja tam znajdę, ale wy tu grajcie dalej, co nie, więc... Dobrze. No to ja siekę tego jednego. No to musi wejść. No w końcu! No trafiasz. No to poczekaj, bo jeszcze dorzucam obrażenia. Mhm. Okej, okay, za wiele nie dorzuciłem. Ledwo stoi. No wiecie, no ja się tam wywijam. On tłucze, ja się wiję bardzo zgrabnie, bardzo zręcznie, natomiast no walka trwa. Ranny ptaszku. Znaczy, wszelkie obrażenia nie mogą do niego dotrzeć, więc nawet zaklęcie. Fizyczne. Nie, jest napisane. Przestrze zaklęcia? Wszelkie obrażenia. Aha, nie da się jej fizycznie przekroczyć, tak. No to tak, nie da się nic z nim zrobić, tak? Tak, więc muszę go sukcesywnie pchać do góry albo przerwać koncentrację. No. Ale sukcesywnie go pcham do góry. Do góry, tak? Powiem dobrze. Tak, jak wypchasz go odpowiednio do góry, to ci, którzy byli na tej wieży razem z nami, go w końcu zobaczą. To dobrze czy źle? Dobrze, bo będą wiedzieć, z czym walczymy. Tak, zdajcie sobie sprawę, w ogóle oni was nie przerazili, co nie? No. Nie są straszni jak coś, ani coś takiego. W sensie obrażenia od upadku są od 5 metrów wzwyż i zaczynają się od 2K6. Maksymalnie jest 50 metrów lub więcej i to zadaje 20K6 obrażeń. No, nie ekstra. W sensie możemy uznać, że jak go tam na daleki zasięg, czyli 100 metrów i to przestanie działać i on spadnie, no to się rozpłaszczy. A jeszcze go trochę do góry dam i najwyżej go, no. Nie, może nie na 100 metrów, ale... Zobaczymy, jak pójdzie tutaj Syriuszowi dalej. No, czyli on jest plus 5 metrów, tak na razie. Dobrze.
I to byli wszyscy, co nie? Nowa runda. No to ten nic nie może zrobić, w sensie robi szybko, bo może wyjdzie z tego, ale no cóż, nie liczę za bardzo. No ten też szybko. No to klas. Wy? Tak samo. Tak samo. Dobrze. Kto zaczyna? No serio chyba bije, nie? Ja? Zdycha. Słuchajcie. Tłuczemy się. On wymachuje tym swoim kijem, pałą, czy co on nie, tam on miał, ma łapy po prostu. Tymi łapami. Ja w pewnym momencie, jak on uderza nią o ziemię, wbiegam po niej do góry, cały czas go chlastając sztyletami. Finalnie wbijam mu oba w szyję. On spada na ziemię, a ja się przetaczam po ziemi w waszą stronę. Jak to przetaczasz się? No, tak jak on uderza o ziemię, tak ja po prostu ląduję, nie? Żeby się nie zabić przy okazji. Bardzo, wiesz, zgrabnie. A, okej. Okay. Pa, jaki pozer. Cała ta walka, właśnie miałem mówić, z waszej perspektywy ona jest bardzo teatralna. 10 na 10 już go nie lubię. Dobrze. Ja może patrzę, co tam się dzieje, to ja sobie w międzyczasie przeładuję pistolet. Jako, możemy uznać, ranny ptaszku, że ty go wyciągasz tak daleko, żeby on się zabił upadkiem, tak? To chyba będzie prościej. Czy chcesz jednak go zrzucić gdzieś tutaj, żeby był, wiesz... A chcecie go dobić? Nie, po co? Żeby nie wyłowywać... No wiecie, zaciekawienia, co to się dzieje, tak? A to jak uważasz? No chciałam go tak wyciągnąć trochę wyżej, ale nie jakoś, wiecie, tak żeby... To co, 10 metrów? Mówię, że ta mgła jest wyższa niż... Niż domy, tak, kilkupiętrowe, domy. Tak. No to myślę, że gdzieś, żeby nie wyszedł spoza mgły i go po prostu tak chlupnąć na dół. Tak, to uznajmy, że on po prostu tam rozpraszasz tą bańkę w pewnym momencie, co nie, on niezgrabnie przebiera tymi kończynami w powietrzu, robi takie spada na ziemię i jak widzieliście kiedyś przejechaną żabę, to mniej więcej w ten sposób. Podoba mi się. O matko. I zauważacie, że te stworzenia są nagie, po pierwsze. Widać, że mają narzędy płciowe męskie, ale mają wianki na swoich dziwnych, zdeformowanych głowach z żółtych kwiatów. Zgniłku, rzuć mi na intelekt ułatwieniem. Miałam szturkę Zgniłka, ej, Zgniłek, na co ci to wygląda? Teraz już nie ma kruka, to będzie tak, ranny ptaszek do Zgniłka cały czas. A Zgniłek to ma kurwa tyle intelektu, że nie, bo ty znasz te feje i teraz tak będę cię dopytywać. No, bo tyle, 25, tak mało intelektu. Doktoryzował się na ten temat. To są kaczeńce. I tobie, Zgniłku, bardzo, ale to bardzo źle kojarzą się kaczeńce, bo kojarzą ci się jednoznacznie z taką jedną jędzą, która cię zamknęła na parę lat i wykorzystywała seksualnie. Kojarzą ci się z Agnes, potężną wiedźmą Fairy, która właśnie uwielbiała uprawiać na zwłokach swoich wrogów kaczeńce. Miała siedzibę w takiej... na takim wzgórzu porośniętym lasem, na czubku którego znajdowała się jaskinia, do której wejście wyglądało jak olbrzymia czaszka. Wspaniale. Po prostu, kurwa, wspaniale. Szanowny panie Sirgiusie, ranny ptaszku, wiedźma. Te kwiaty to kaczeńce. Nie lubię opowiadać o swojej przeszłości, ale byłem u jednej takiej i ona uwielbiała uprawiać te kwiatki na ciałach swoich martwych wrogów albo tych, co zdążyła złapać. Więc to może być ona. Sugeruję, że ona tam na tej wyspie siedzi i to od niej wszystko ktoś jej podobny.
Bo te istoty to były takie, no... Ty poznajesz je teraz, jak skojarzyłeś sobie z Gniłku. To są bogarty. To są takie bardzo prymitywne, olbrzymie fej, które kierują się dwoma pragnieniami. Spółkowaniem z czymkolwiek i później jedzeniem tego, co nie przeżyło tego. To dobrze, że my to przeżyliśmy. Tak, widzicie zwłoki tej kobiety zmasakrowanej. Ona została wielokrotnie zgwałcona. To też im mówię tak mocno, mocno w skrócie, nie wchodząc w szczegóły. Czymkolwiek mamy do czynienia, na samą myśl już się wzdrygam. To jak, jeśli tam jest wiedźma, to my potrzebujemy jeszcze inkwizytora. Tylko inkwizytor przeżył już swoje po ostatnim. Mam wątpliwości, czy będzie chciał się znowu z nami wybrać. Czy nie powinniśmy najpierw sami to sprawdzić? Tak, wiem, że to jest teraz ryzykowne jeszcze bardziej, ale... Ty, Syriuszu, masz wrażenie, że nie chciałbyś jednak mieć inkwizytora przy sobie przez tak długi czas? Nie jestem zbyt zachwycony tym pomysłem. Myślę, że... Słuchajcie, po co to od razu angażować oficjeli kościelnych? Akurat z tym mamy już doświadczenia, jakbyś nie wiedział. Chyba, że. No to wiecie, ja nie będę jakoś drastycznie obstawał przeciwko, jeżeli bardzo chcecie. Natomiast pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to może dotrzyjmy do tego Emporium, zanim przyjdzie tu więcej tych wątpliwej aparycji i kultury kawalerów. Może coś zjemy, może odpoczniemy. Chcesz po tym jeszcze jeść? Ja na sam widok straciłam apetyt. A ty mi tu jeszcze o jedzeniu gadasz. Ja jestem może mniej obyty w świecie, natomiast czy automatony jedzą? Tak, jedzą. Jestem normalne. Dobrze, żeby to doszło do twojej wiadomości. Dobrze. Niemniej nie musisz jeść. Ja bym odpoczął. Wydaje mi się, że Emporium będzie miejscem dość bezpiecznym, a jeżeli mamy dotrzeć do kufli i spotkać jeszcze kilku tego typu przyjemniaczków, wolałbym jednak być w pełni wypoczętym. Ja bym wolała kupić w końcu zapasy, więc idźmy tam, gdzie mamy iść. A po drodze, to ty mi opowiedz może, przepraszam cię bardzo, bo powiedziałeś, że tu chcesz zacząć na nowo. To tak, o co chodzi dokładnie? Zadaj pytanie. Nie wiem, czy masz jakąś przeszłość, której mamy się obawiać? Nie, absolutnie. Mam przeszłość, której w pewnym sensie ja się powinienem obawiać i życie usłane pasmem wątpliwej jakości doświadczeń. Natomiast nie wiem, czy jest to dobry moment na wyciąganie starych, rodzinnych żali. Dobrze, nie, ale w drodze dobrze, nam możesz o tym opowiedzieć. Ale to idźmy do tego Emporium, bo ja jeszcze więcej tych... wielkich miłośników przytulania. No tak, tak, możemy iść, ale możemy też rozmawiać w drodze. Możemy, jak najbardziej. To idziemy do Emporium. Dobrze. Natomiast bardzo chciałbym wam zaznaczyć, że ja w tym Emporium niestety za wiele nie nabędę, grosza przy duszy nie mam. Pożyczę ci, potem oddasz. Dobrze, z największą przyjemnością. Widziałam, jak walczysz. W zasadzie jest to dla mnie trochę niespotykane. Masz na myśli walkę jako taką, czy to, że nie robię tego jak tak, bez tak. mózga, góra mięsa, a szukam w tym troszeczkę finezji. Finezji? A czemu to miałoby służyć? Unikaniu ciosów przeciwnika? I zadawaniu bardzo wielu, bardzo dotkliwych, bardzo szybkich ran? Hmm.
Bo chyba się muszę przyzwyczaić do tego nowego stylu, jaki reprezentujesz. Rozumiesz, ranny ptaszku, po co uderzyć raz, skoro można cztery? A boli tak samo. O ile się trafi? Wydaje mi się, że jeżeli dobrze kojarzę, jednego powaliłem sam. Prawie sam. No tam te dwie strzały z niego sterczały. Turne rzeczy. Posłużyły za stopnie do wspinania się na niego. No widzisz, czyli sam byś nie dał rady. Sam to by nikt z nas nie dał rady. Dobrze, dobrze. Będziemy się tak przekomarzać, czy idziemy dalej? Idziemy i się przekomarzamy. Te rzeczy się dzieją jednocześnie, spokojnie. Po około 15-20 minutach rzeczywiście docieracie do Emporium. Widzicie, że przed głównym wejściem, te pomniejsze są wszystkie pozamykane i zabarykadowane, ale przed głównym wejściem do Emporium stoi czwórka strażników. Na pierwszy rzut oka widzicie, że są przerażeni. Brązowe płaszcze po prostu przydzielone tutaj. Z latarnią w ręku wpatrują się we mgłę. I kiedy wy zbliżacie się, zwierają szeregi i drżącym głosem chyba głównodowodzący pyta: kto idzie? Mamy jakąś nazwę drużyny? Chyba nie mamy. Jak to kto idzie? Mistrz Zgniłek i jego kompania. Wy co, nie poznajecie? Sam jesteś mistrzem, haha, bardzo. Bardzo śmieszny. Patrzę na nich z boku. A to wy! Widzicie, że strażnicy się rozluźniają, kiedy już rozpoznają sylwetkę i Zgniłka, i rannego ptaszka. No, patrzysz na nich z boku? Niesamowicie interesującą tworzycie kompanię. Zgniłek się nazwał samozwańczym mistrzem i w sumie nic mi o tym nie wiadomo. Rozstrzygnijcie to między sobą. Trochę czasu minęło od ostatniej akcji. Zgniłek się trochę nauczył. Każdy z nas się nauczył, ale wydaje mi się, że mistrz to jeszcze do tego nam trochę brakuje. To wchodźcie, wchodźcie. Emporium jest czynne, jest mały ruch, co prawda, ale jak potrzebujecie coś kupić, to wchodźcie, wchodźcie. My pilnujemy drzwi. Dobrze, no to wchodzimy. Klepę go po ramieniu w takim geście uspokajającym. Spokojnie, my się tym zajmiemy. Jeszcze tak spojrzał z takim niedowierzaniem trochę na ciebie, widzisz to przerażenie cały czas czające się w jego oczach i tylko pokiwał głową. Jeden, jak przechodzicie, jeden ze strażników widzicie, że ściska w dłoni symbol nowego boga i cicho się modli pod nosem. Do tego przerażonego chciałbym, przechodząc, jeszcze spróbować powiedzieć mu kilka jakichś takich słów, żeby się może trochę uspokoił, że no spokojnie, wiesz, trochę wyperswadować mu, że nie jest aż tak źle, radziliśmy sobie z gorszymi rzeczami, poradzimy sobie i z tym. Tak, on słysząc to patrzy na ciebie i mówi... Ja chcę, wiesz, wlać w niego taką otuchę i spokój. Tak, ja cię rozumiem, ale wiesz co, on słysząc te słowa, tutaj na nie będziemy rzucać, on patrzy na ciebie i drżącym głosem mówi: dwa dni temu coś zjadło moją matkę na ulicach. Znalazłem tylko jedną rękę i nogę. Chodźcie już do środka. Idziemy. Emporium jest prawie puste. Gdzieniegdzie tylko widzicie kilka osób. Wszyscy bogatsi raczej obywatele przechodzący się właśnie ze swoimi osobistymi strażnikami robiący zakupy. Wszędzie widzicie, że są obniżki, bo nikt nic nie kupuje, a za coś trzeba żyć. Więc wyjątkowo jest 25% taniej. Wow! Na wszystko. Nie ma tu jak dorabiać się na nieszczęście, nie? Uff. Co kupujecie? Dobrze, to ja jeszcze zanim zaczniemy. Tak. Wyciągam ze swojej kiesy dwie złote monety i daję Syriuszowi. Nie przepierdziel na głupoty. Mój drogi, zwrócę ci to z nawiązką. Jeżeli jeszcze dalibyście mi trochę czasu, żebyśmy tutaj faktycznie mieli czas, żeby odpocząć, żebym ja mógł trochę popracować. Popracować? A to co nie robimy, to nie jest nasza praca czasem? Przygotować się lepiej do walki. Uwierz mi, nie pożałujesz. A ile czasu potrzebujesz?
Mniej więcej tyle, ile z tego, co zauważyłem, ranny ptaszek, żeby odpocząć na tyle, by znów móc zamknąć jednego z tych przyjemniaczków w bańkę z mocy i roztrzaskać o ziemię. Jak dla mnie okej, ale mam nadzieję, że przez ten czas... Spokojnie, nie będę smażył obiadu. Nie o to chodzi. Mam nadzieję, że przez ten czas ta cała sytuacja na zewnątrz się nie pogorszy. Dla mnie owszem, jak najbardziej. Zróbmy zakupy, odpocznijmy, bo przejście taki całkiem nieduży kawałek kosztowało nas sporo sił. A do kufli całkiem daleko. Oj, daleko. A zgniłku, w co się możemy zaopatrzyć do walki z tym... tą wiedźmą, z tymi istotami. Jędzą. To jest profesjonalne określenie. Co na nie... Na co są wrażliwe? Byłeś trochę w ich otoczeniu. Może coś zauważyłeś? To jest dobre pytanie. Wiesz co? Myślę, że możesz sobie w zgniłku rzucić na intelekt tymi dwoma ułatwieniami, żeby sobie próbować pomimo, myślę, jakiś bólów mentalnych przypomnieć, co dokładnie Agnes, bo tak się nazywała, czym się zajmowała, co potrafiła robić. A ja tak na mecie się zapytam, my nie mieliśmy spotkania z Jędzą do tej pory. Nie. To 113, tak? Tak. Dobra, no to udało ci się. No, Jędze są fej. To jest od razu jasne, więc są wrażliwe na żelazo. Są bardzo potężnymi istotami czarującymi. Potrafią zmieniać swój wygląd. Potrafią stawać się dosłownie dymem. Znają zaklęcia. Zwykle mają stworzone jakieś konstrukty, które im służą. I takich innych rzeczy, których się dowiedziałeś w sumie z gniłku. Agnes miała wtedy, kiedy u niej byłeś, dwie takie nietypowe przedmioty, można by to ująć, które wyróżniały ją od reszty jędz. W ogóle z tego, co wiesz z gniłku, jędze to są nimfy, które zamieniły swoją radość w smutek i szczęście w gorycz. Przez to ich nadnaturalne piękno stało się brzydotą. A ich serce przepełnia nienawiść i zło. To coś, co posiada Agnes, jednym z nich jest zakonserwowany trup giganta. W jego wnętrznościach urządziła sobie pracownię, której tworzy nowe stworzenia, które jej służą. A drugą rzeczą był... Polowała kiedyś na dzieci. Tak wiele, wiele lat temu. Ty już widziałeś wynik tych polowań. To były dziesiątki poszywanych twarzy, które były trzymane w jednym takim małym jeziorku, i one czasem wieszczyły, przepowiadały przyszłość. Może być bardziej makabrycznie dzisiaj? Dobrze, ja o tym wszystkim oczywiście mówię tutaj, jak jesteśmy w Emporium. Zrobiło tak depresyjnie rannemu ptaszku, że jest ciężko mu w ogóle jakoś odpędzić te złe myśli, które tutaj nachodzą go w trakcie słuchania rzeczy. Tak przygoda na Halloween dla niego. No. Także sam wiesz o tym, zgniłku, że gdyby nie twój spryt i zręczność, nie uciekłbyś od niej, od Agnes. A może też ona się trochę tobą znudziła? Lepiej dla mnie. Oj tak. Dobra, zacznijmy te zakupy.
Czy... ile mikstur leczenia możecie unieść? Czy 7 i... czy jeżeli potrzebuję materiałów za 1 złotą koronę, to czy ten rabat się odnosi, czy się nie odnosi? Tak, odnosi się. Dobrze. Co tu mogę dostać z czystego żelaza? Miecz. Ile kosztuje? Gwoździe, podkowe, może nie wiem, wszystko. Kajdany jakieś... jakieś bóle, żeby ją związać, cokolwiek takiego. O, kajdany też takie właśnie, albo jakieś łańcuchy. O, to też ty serio, że ale ty sztyletami rzucasz. To jak rzucisz, to go już potem nie wyrywaj z jej ciała. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Podoba mi się. Ja sobie dokupię jeszcze kilka. Natomiast tak. Kajdany 5 miedziaków, minus 25%, więc tam... 5 srebrników. 4, powiedzmy. 3 miedziaki. No w Emporium jest wszystko dostępne, prawda? To ja biorę, to ja skrajnie biorę, egzotycznych. Ja biorę kajdany, tylko sobie muszę srebrniki rozmienić na miedziaki. 10 jest po prostu, co nie? I mówisz, że ile? 2? 3. 3 miedziaki. 7 zostaje i sobie muszę dopisać gdzieś kajdany. Dobrze. Nawet nie pamiętasz dokładnie, Zgniuku, jak wyglądało układ pomieszczeń w jej kryjówce, bo ona mogła go zmieniać jak chce. Bo on był po prostu tworzony w tym ukrytym królestwie. Jeśli ona przyszła tutaj i urzeczywistniła to, no to raczej jest stały, ale nie masz pojęcia, jak może wyglądać. Okej. Okay. Łańcuch ile kosztuje? Strasznie trudne pytania zadajecie. Już ci mówię. Czy mój Morgenstern jest też z żelaza? Tak. Oczywiście. Oczywiście. Łańcuch może być w ogóle wykorzystywany jako broń. O. Finezyjna. Nawet. To jest dla ciebie. Oczywiście. Pytanie, czy tym łańcuchem można zaatakować tak, żeby ją obwiązać, czy... O boj, tak. Zaatakować może nie, ale jak już możesz później jego użyć do obwiązania jej, co nie? Okej, okay, a coś na zasadzie ataku w atrybut? A to tak, to jak najbardziej. Co zadaje więcej obrażeń, Morgenstern czy miecz? Chyba Morgenstern, ale sprawdzę. To jest. Morgenstern zadaje K6 plus 2, co nie? Miecz długi zadaje 2K6, ale jest dwuręczny, jeśli chcesz go dwuręcznie, co nie? A jednoręcznie zadaje K6. Nie, no jest miecz krótki po prostu. Miecz długi jest dwuręczny, jak rozumiem. A jeżeli by użyć jakby tego łańcucha... A, miecz zadaje K6 plus 2, tyle samo. No. Tak. Jako atak w atrybut, jako pochwycenie? W ten sposób? No to tak, myślę, że tak. Dobrze. 5 srebrników, jasna dupa. Jakie to wszystko drogie. Przypominam, jak ty masz pistolet i tak dalej, to musisz proch i kulę. Oczywiście. To ile łańcuchy kosztują? Łańcuch kosztuje 5 srebrników. Minus 25%. To prawda. Bardzo skrzętnie tego pilnuję. To ile? Już ci mówię. 5 minus 25% to jest 3 srebrniki i 7 miedziaków. O, to miedziaki sobie zeruję, a koronę na srebrniki to tak samo, 10? 10, tak. Tak. Dobra, 3, 7, 10 minus 3 to jest 7 i tutaj, dobra. Uch, to teraz mikstury. No. Ja bardzo dokładnie wykorzystam pieniądze, które dał mi Zgniłek, jestem na pełnym zerze. ale... Mamy jeszcze łańcuch. Łańcuch i jeszcze jeden sztylet. Ja sobie tylko na szybko wbiję jeszcze, bo problematycznym jest jedynie to, że muszę stworzyć nową broń. A co na te łańcuch? Istoty jeszcze? W sensie... A coś mi chodzi po głowie, żeby się zabezpieczyć. Jeżeli on ma 1d6, to będzie działał tak jak sztylet, czyli łańcuch.
Tak jeszcze w międzyczasie, jak przeglądają, to sugeruję Syriuszowi, że jak już tu jesteśmy i jest taniej, to może sobie kupić nieco lepszej jakości ubranie, bo się pewnie przyda. Słuchaj, no na razie mamy to, co mamy, jak zarobimy, przepędzając te jędze. Skupimy się na tym. Na razie będę sobie musiał poradzić z tym, co mamy. A co myślicie, jeśli chodzi o jakieś ich odstraszania tych stworów, albo coś, co mogłoby ich... One się czegoś boją? Nie wiem, właśnie jakiś proszek na nie, no nie, nie wiem, jakiś właśnie coś wybuchowego, nie wiem, dym jakiś, coś, co moglibyśmy na nich rzucić. Właśnie, czy my wiemy, że one mają jakieś... jakieś słabe strony, na zasadzie boją się ognia czy coś takiego, bo... Które stwory? No te, na przykład te bogarty. Nie, bogarty raczej są na tyle głupie, że niczego się nie boją. Okej. Okay. Wspaniałe są, tak głupie, że nie wiedzą, że czegoś można się bać. No tak. Zresztą on jakby połamany, ledwo żył, to on się śmiał. Super. A jesteś opic, co daje ładny strój w ogóle? Flex na mieście. Flex. Fabularnie zawsze można podciągnąć, że jak wiesz, nie masz odpowiedniego stroju, rozmawiasz z kimś w wysokiej pozycji, to trudniej ci go przekonać na przykład. Wiesz, tutaj dużo zależy właśnie od kontekstu, tak? A ile kosztowała jeszcze ta jedna mikstura w szczykawce? To sobie muszę uzupełnić. Trzy srebrniki normalnie, odlicz te 25%. Okay. Czyli 2,25. Albo zamień sobie to wszystko na miedziaki, masz 30 miedziaków, odejmij z 30 25% i masz. Tak, najłatwiej. Dobrze. 22 miedziaki, jak to się... Czy my spędzimy tu tyle czasu, że można sobie odkliknąć ten odpoczynek? Tak. Myślę, że tutaj na tych zakupach gdzieś jeszcze usiądziecie, odpoczniecie trochę, przegadacie całe to, może zastanowicie się, co zrobić, co jeszcze przygotować. Tak. Dobrze. Chcecie jeszcze jakieś inne mikstury, eliksiry kupić? No właśnie na tym myślę, tylko zastanawiam się, co by było dla nas przydatne. Muszę tylko zerknąć jeszcze, ile kosztuje amunicja, żebym się nie zdziwił. A normalna mikstura ile kosztowała? Bo też wezmę kilka. Leczenia, tak? Tak. W sensie nie w szykawce? Nie. Dwa srebrniki, no minus 25%, więc... Srebrnik i 7 miedziaków. Dobrze, to ja jestem obkupiony. Jeżeli tak, stan majątkowy nadal pozostaje jako brak. Kiedy skończycie się obkupywać, zauważycie, że Syriusz siedzi przy jakimś stoliku, ma rozwiniętą taką skórzaną matę, na której leżą jakieś metalowe części, jakieś narzędzia, śrubokręty, młoteczki, piny. Generalnie siedzi i dłubie, coś sobie majsterkuje. A co tam tworzysz, Syriusie? Powiedzmy... drobne usprawnienie pistoletu, który w poprzedniej walce nie spełnił swojej roli. Wiesz, pokazuję mu, po co mieć jedną lufę, kiedy można mieć ich 6. I w tym momencie skręcam jakoś tak, żeby stworzyć bębenek na 6 kul, które będę mógł załadować. Skmielek tak patrzy, drapie się po głowie. I co, to będzie ze wszystkich 6 strzelać od razu, czy pojedynczo? Pojedynczo, jedna po drugiej. Nie trzeba będzie tego przeładowywać po każdym strzale. Sprytne. W jednej ręce to musisz trzymać, tak? Dokładnie tak. Natomiast kiedy na to patrzysz, nie masz bladego kurwa pojęcia, jak tego użyć.
Ja sobie dłubię. Tu coś układam. Jak Zgniłek dopytuje, to ja mu opowiadam, jak to działa, bo ja się zaczynam wkręcać, nie? Ja mu tłumaczę, że tu jest taka przekładnia, jak się to wciśnie, to tu się obraca. Potem jak pociągniesz za spust, to tam się ten mechanizm cały z tymi wszystkimi lufami, on się cały obraca. Następny wtedy nabój jest już tutaj przy iglicy, więc jak uderzysz, to on wystrzeli i ja ci to tłumaczę. Jak on mi to zaczyna tłumaczyć, ja siadam obok niego, tak w kucki, przez chwilę tak słucham. I chcę wykorzystać akcję na leśniczy trans. Dobrze. Co to robi? To, że leczy tam obrażenia równe twojej szybkości zdrowienia, to jest, ale tracę jeden punkt szaleństwa, bo trochę już ich nazbierałem. O, to ja jestem zdrowy w takim wypadku. No właśnie, a ile ja się uleczę za ten czas, kiedy... Znaczy nie, uznajemy, że tu robicie pełen odpoczynek, co nie? Czyli uleczycie się w pełni. No. Ja też zdajecie sobie sprawę, że jeśli miasto jest w takim stanie, to znalezienie jakiegoś innego miejsca, gdzie będzie jakiś odpoczynek, może być bardzo trudne. Będzie bezpieczne. Potrzebujemy jeszcze jakichś eliksirów? Mam 3-4 mikstury leczenia. Wystarczą. Jeden eliksir zręczności. Dokupiłem jeszcze ten łańcuch i jeden sztylet. Zniżka 25% sprawiła, że byłem w stanie to zrobić. Czyli nic więcej nie kupujecie, tak? No i amunicję dokupiłem. Mhm. Czy my utrzymujemy... Której zasady odnośnie liczenia amunicji stosujemy? Tej, że po prostu sobie liczyć strzały? No bo u mnie to będzie tak, że chyba faktycznie liczenie tych strzał będzie... Tak. Liczymy strzały. Dobra. W podręczniku na której stronie jest opis wszystkich eliksirów? W podstawowym masz na... stronie... Od 111. 111. W suplemencie zaczynają się na 30. W sumie tam 29 jest na końcówce. No to ja jestem gotowy. Mi to zajmie cały właściwie ten czas, który mamy. Mhm. To jest jeszcze pytanie w takim wypadku do Zgniłka i Rannego Ptaszka, czy coś jeszcze kupujecie? No ja tylko kupię jeszcze strzały i tyle. Mhm. Czytam sobie eliksir. Mhm. Bo eliksir kupiłem wcześniej, to oprócz tego oczywiście. No ale to nie tylko leczenia, co nie o to chodzi. Że są inne. Aha, tylko to jest dostępność taka, uhuhuhu. W sensie tu jest dostępne wszystko oprócz egzotycznych. No właśnie. Tej ranny ptaszek sobie akurat upatrzył panaceum i wodę królewską. Nie, ale są takie fajne nieważkości albo eteryczności, to tak uhuhu. Sama wiecie, egzotyczne rzeczy. Zaraz wracam. Jasne. Krzela pozwalają oddychać pod wodą. Wow. A nie to musisz, nie dla mnie. Chodzisz pod nie. Wiem, ale nie muszę. Ale tak mówię. Dobra, to mam tylko suplementy eliksir. Jeszcze muszę się dojść do podręcznika dokopać. W głównym jest na 111. Tylko się mam, gdzie mam główny podręcznik? Tam jest antytoksyna, eliksir czujności, no jest leczenia, odporności na ogień, reszta jest egzotyczna zasadniczo. Aha, to za nic nie kupię. Jakie tu mamy rzadkie w ogóle? Ach, się zamknęło.
Wola. O, jeszcze większy. Ale sobie mogę kupić na koszty? 5 srebrników. Ciekawości, jak tam zapas pochodni, jakiś, nie wiem, zapałek, krzesiwa, czegokolwiek takiego. Bo to nie są drogie rzeczy, a fajnie mieć, nie? Pochodnie mam dwie. Krzesiwa nie mam, o dziwo. A nie, mam. Jedno. W sensie to zapałki na przykład są jeszcze szybsze, co nie, bo krzesiwo chwilę zajmuje. Ma ktoś zapałki? Nie, mogę ci oddać moją chubkę i krzesiwo. To ja sobie kupuję zapałki, ile kosztują. Jeden miedziak. Chcę dwie wezmę. Trzy. Czy to jest pojedyncza zapałka, jeden miedziak, nie? Tak. Można po prostu też latarnię i olej kupić. Można. To kupuj. Okej, kupię, czemu nie? Dobrze. Kupujecie coś jeszcze? Nie. Radny ptaszek, zgniłek? No to ja mówię, kupię tą latarnię, no tak, i olej, tak, do niej. No nie, i oprócz tego, co już wcześniej powiedziałem, to tyle. Dobra. To co? Wyruszacie? A mamy wyjście? Tak, można zostać i przeczekać. Możecie siedzieć, nie? Może się samo rozwieje. Obawiam się, zgniłku, że raczej samo się nie rozwieje. A to taki żart był. Miło w końcu podróżować z kimś. I to mówiąc, zwijam cały swój majdan, podnoszę w górę sześciostrzałowca, zakręcam tak całym mechanizmem, żeby jeszcze sprawdzić, czy wszystko działa. Otwieram, żeby zobaczyć, czy jest załadowane i działa. Zamykam i ja jestem gotowy. Wyruszacie we mgłę, tak? Na północ do kufli. Prosiłbym jedną osobę o rzut K20. Nie. Yeah. No ranny ptaszek już rzucało, tak? Dobra, to ja rzucę. Szesnaście. Dobrze. Po około pół godziny, kiedy wkraczacie do kufli, mgła tu jest jeszcze bardziej gęsta. Czujecie wręcz na twarzach delikatny powiew zimna i wilgoci, kiedy rozlewa się ona przez nabrzeże do środka miasta. Ewidentnie jest ona z tej wyspy. Przez całe jezioro unosi się w waszym kierunku. Słyszycie? Chyba z niej, ale trudno wam powiedzieć, z której strony, czy to z nadwyspy, czy z wnętrza miasta, czy wokół was. Krzyki, echa odbijające się gdzieś od budynków. Ulice są puste, wszystkie domy są pozamykane, pozatrzaskiwane są okna. Wy, znajdując się na środku jednej z ulic, gdzie dokładnie się udajecie? No myślę, że najwięcej sensu ma, gdzie, że jak wyjdziemy z Emporium, po prostu ominiemy siedzibę brązowych płaszczy krzyżowców i pójdziemy bezpośrednio prosto do góry. Nie, mówię, że jesteście już w kuflach. A, no to porty są chyba po lewej. Powiedzcie mi, w jakim szyku idziecie? Mogę iść pierwszy. Obok siebie? Czy właśnie idziesz pierwszy? Mogę iść pierwszy. Reszta jak? Oskrzydlacie, czy
Tak, w kształcie myślę takiego trójkąta jakby, no nie? Mm. Poprosiłbym wszystkich o test na percepcję. Jakieś ułatwienia, utrudnienia, coś tego? Wiesz co, dałbym ułatwienie, ale jest utrudnienie przez mgłę, więc... Okej. Okay. 20. Dobrze. Syriuszu Zgniłku, kiedy kierujecie się w stronę portu, tam gdzie stoją jakieś małe okręciki czy łódki, wręcz rybaków, no bo nic większego tutaj raczej nie ma. W jednej z wielu ulic znajdujących się w kuflach, otoczeni wysokimi, wykrzywionymi, skrzypiącymi budynkami, zdajecie sobie sprawę, że nie jesteście sami na tej ulicy. Z budynków po waszej lewej i prawej stronie, z ulicy naprzeciwko was i za wami, we mgle przemykają jakieś kształty. Powoli, ociężale, wielkości człowieka mniej więcej, ale jest ich dużo. Naprawdę dużo. Powoli zbliżają się w waszą stronę. Słyszycie skrzypienie desek w domach obok was, napór na drzwi, na okna. Co robicie? Chciałbym się w tej mgle może ukryć i zobaczyć, czy one... Macie chwilę, żeby zareagować. Stronę? Macie chwilę na pewno, żeby zareagować, zanim to coś się do was zbliży, bo zbliża się powoli, ale nieubłaganie. Odwracam się do reszty i wskazuję palcem jakiś dom i mówię, ukryjmy się. Przed czym? Coś tu idzie. Przed tym, co idzie. Dobra, nie pytam i tylko idę za wami. Tak? No to ukrywamy się. Prosiłbym o testy zręczności na ukrywanie się z dwoma ułatwieniami. Jeszcze ranny ptaszek? Dobrze. Kiedy ukrywacie się w jednym z opuszczonych domów, widzicie, jak środkiem ulicy przewala się tłum. Może 40, może 50 istot. Są obdarte. Wyglądają na we mgle. Widzicie błyszczące delikatnie czerwienią ich oczy. Kiedy podchodzą bliżej, bo przechodzą ulicą po prostu obok, wy przez szczeliny w deskach czy przez uchylone okiennice widzicie, że są nadgnite. Mają odsłonięte wnętrzności, niosą ze sobą zapach ziemi i każdy z nich ma gdzieś za uchem czy we włosach wetknięty pojedynczy żółty kwiatek. Ogromny tłum ożywionych zwłok przetacza się przez kufle. Kierują się w głąb miasta. Są zaskakująco cicho, nawet nie jęczą, do czego byliście przyzwyczajeni z nieumarłymi. I idą. Intrygujące. Mijają was, a droga przed wami do przystani, gdzie kilka pojedynczych łódeczek obija się o molo, stoi otworem. Chodźmy więc. Podchodzicie do jednej z takich małych wiosłowych łodzi, no bo chyba... Czy ktoś z was ma jakąś profesję, która ułatwi mu pływanie lub kierowanie większą jednostką? Większą raczej nie. Natomiast małą myślę, że jak najbardziej, bo rybak... To tak. To taka mała właśnie wiosłowa z malutkim żagielkiem, jak najbardziej. Trochę na nich spędziłem zapewne. Odsumowujesz ją, wskakujecie wszyscy, jak rozumiem, do środka i staracie się odpłynąć w głąb mrocznych wód.
jeszcze zmawiam szybką modlitwę i płyniemy.